W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tajemniczej owianej złą sławą górze, Nanga Parbat, która w sanskrypcie oznacza Naga Góra. Jednak często nazywana była górą mordercą. Czemu zyskała tak mroczne miano? Fakty i liczby nie kłamią. Śmiertelność wśród wspinaczy zdobywających wierzchołek wynosi 23%, co czyni ją drugą, najniebezpieczniejszą górą świata po Annapurnie. Z pozoru wygląda podobnie jak inne ośmiotysięczniki, jednak trochę wyróżnia się wśród nich, zwłaszcza największym wyniesieniem. Ponad rzeką Indus, która płynie u jej podnóża, wznosi się bowiem ponad 7000 metrów, a przy tym istnieje groźba częstych lawin, która wzmaga aurę niebezpieczeństwa. Prześledźmy zatem historię dramatycznych spotkań ludzi z Nangą Parbat. Rozdział pierwszy. Pierwsza próba, pierwsze ofiary. Historia zmagań z górą sięga końca XIX wieku, kiedy to brytyjski alpinista Albert Mummery w 1895 roku postanowił jako pierwszy udowodnić światu, że himalajskie ośmiotysięczniki są możliwe do zdobycia przez człowieka. Swoją próbę wejścia na szczyt podjął wraz z przyjaciółmi Normanem Colley i Jeffreyem Hastingsem oraz dwoma żołnierzami nepalskimi Gurkhami. Anglikom początkowo sprzyjała pogoda. Posuwali się w górę szybko i sprawnie. Udało im się wejść na wysokość 6000 metrów. Wtedy aura się zmieniła, jak to w górach, a na domiar złego wyprawa zaczęła mieć problemy z żywnością. Były to czasy, kiedy jeszcze konserwy nie były powszechnie dostępne i uczestnicy żywili się lokalnym jedzeniem, które dostarczano do obozów. Zdesperowany Mummery decyduje zrezygnować się z prób wspinaczki na zachodniej ścianie i postanawia udać się do Doliny Rakhiot, skąd gdy nadejdzie poprawa pogody i zaopatrzenie, planują ruszyć ponownie w górę. Podjęli decyzję, że wyprawa się rozdzieli. Mummery i Gurkhowie mają zamiar przejść przełączką Diama i udać się bezpośrednio do Doliny Rakhiot, a Colley i Hastings wraz z tragarzami pójdą dołem, przez przełącz Kaczal i Doliną Patro. Kierownika Mummery'ego i jego nepalskich towarzyszy już nigdy nie spotkano. Były to pierwsze ofiary Nanga Parbat. Najprawdopodobniej cała trójka zginęła w czasie pokonywania niebezpiecznego lodospadu Diama, gdyż ku północy opadają z przełęczy lodowo-skalne urwiska, którymi na pewno nie odważyliby się schodzić. Napisali w swojej książce Na szczytach Himalajów Kurczab i Kowalewski. Rozdział drugi. Pogrom nazistów. Na kolejnych ochotników góra czekała prawie 40 lat. Był rok 1932, kiedy w Himalaje ruszyła wyprawa niemiecko-amerykańska. Podjęła próbę zdobycia szczytu północną flanką Rakhiot. Kierownikiem wyprawy był Willy Merkel. Trzeba przyznać, że wspinaczom sprzyjało szczęście. Osiągnięto szczyt Rakhiot o wysokości 7070 metrów. Obóz siódmy stanął na wysokości niemal 7000 metrów i to stąd miał nastąpić decydujący atak szczytowy. Niestety, jak zwykle kapryśna pogoda dała się znów we znaki, dalsza droga nie była możliwa, zmuszając śmiałków do odwrotu i rezygnacji ze zdobycia góry. Tak jak Brytyjczycy wzięli sobie za punkt honoru zdobycie Mount Everestu, tak dla Niemców celem numer jeden w Himalajach była Nanga Parbat. Po jednej z wypraw zaczęto ją nazywać niemiecką górą przeznaczenia. Wówczas to wielka polityka i historia wplotły się ponuro w losy góry. Gdy w 1933 roku partia nazistowska doszła do władzy w Niemczech, szukała chwytliwych symboli propagujących ideologię rasy panów. Świetnie nadawała się do tego śmiała wspinaczka na niezdobyty ośmiotysięcznik. I tak w 1934 roku ruszyła kolejna wyprawa. Ponownie pod kierownictwem Williego Merkla, bogatszego w doświadczenia zdobyte już na zboczach tej trudnej góry. Baza stanęła w tym samym miejscu co dwa lata wcześniej. Niestety już na początku wyprawy wydarzyło się nieszczęście. Na chorobę wysokościową zmarł w obozie trzecim Alfred Drexel. Mimo tragedii wyprawa trwała dalej. Obóz siódmy stanął na wysokości 7050 metrów. Szczyt już jaśniał na horyzoncie. 6 lipca 5 dzielnych wspinaczy i 11 szerpów ruszyło z obozu siódmego w górę, ambitnie planując zdobycie szczytu za dwa dni. Najmocniejsi i najszybsi byli Aschenbrenner i Schneider. Doszli bez większych problemów na wysokość 7850 metrów, gdzie chcieli założyć obóz ósmy, z którego rano ruszyliby już prosto na szczyt. Jednak reszta zespołu była dużo słabsza i wolniejsza, hamując ich śmiałe plany. Po dyskusji i rozważaniu sytuacji podjęto decyzję zejścia niżej i rozłożenia obozu na wysokości 7480 metrów. I w tym momencie nastąpił zwrot akcji. W nocy zaczęło mocno sypać i zerwał się wiatr. Rankiem pogoda uległa dramatycznemu pogorszeniu się. Szalał silny huragan. Postanowiono przeczekać dzień w namiotach. Żywności starczyłoby na 5 dni, ale problem stanowiła woda.
Huragan nie ustawał, lecz mimo to 8 lipca kierownik Merkl zarządził odwrót. Wówczas zaczął się prawdziwy dramat. Pierwsi ruszyli najmocniejsi, Schneider i Aschenbrenner, wraz z trójką tragarzy. Podczas upadku jeden z szerpów zgubił ładunek, w którym był podwójny śpiwór Austriaka i Niemca. Przerażeni perspektywą biwaku bez śpiworu, Schneider i Aschenbrenner odwiązali linę wiążącą ich z tragarzami i przyspieszyli marsz, aby zdążyć przed zmierzchem zejść jak najniżej. Doszli aż do obozu czwartego, natomiast trójka szerpów przenocowała w obozie siódmym. Wspinacze w obozie czwartym wyczekiwali schodzących kolegów, lecz nikogo nie było widać. Przez noc napadało kolejne 60 cm śniegu. Następne straszne dni zostaną zapamiętane jako jedne z najtragiczniejszych zejść w historii światowego himalaizmu. Merkl, Welsenbach, Wieland i reszta tragarzy musieli biwakować ponad obozem siódmym. Śpiworów było za mało. Welsenbach spał na śniegu bez śpiworu. Jeden z tragarzy zmarł. Merkl odmroził prawą rękę, a Wieland obie. 9 lipca szerpowie Gajlej i Dakashi, dotknięci ślepotą śnieżną, chcą zostać w miejscu biwaku jeszcze jedną noc. Aby im pomóc, ofiarnie zostaje z nimi trzeci szerpa, Angtsering. W dół schodzili więc trzej wspinacze i czworo szerpów, którzy pierwsi docierają do obozu siódmego. Godzinę później docierają do nich Merkl i Welsenbach, a Wieland runął w śnieg i zmarł, zaledwie 30 kroków od obozu. W obozie był tylko jeden namiot, więc Merkl rozkazał zmęczonym szerpom dalsze schodzenie do obozu szóstego. Huragan nie ustępował, a biedna czwórka tragarzy zapadała się co chwila idąc w śniegu po pas. Szybko nadchodzi noc. Zmuszeni są biwakować w jamie śnieżnej ponad obozem szóstym. Następnego dnia doganiają grupę szerpów idącą wcześniej ze Schneiderem. Ludzie są skrajnie wycieńczeni i słabi tak bardzo, że z wyczerpania na poręczówkach ginie Torie i Tashi. Nurbu umiera przy obozie piątym. Pozostała czwórka szerpów dociera do obozu czwartego, lecz jeden z nich, Kikuli, runął kilkadziesiąt metrów przed obozem na śnieg. Koledzy zdołali go jednak wziąć na ręce i donieść do obozu. 12 lipca umiera następny szerpa, Dakashi, a przygnębieni i zdesperowani Gajlaj i Tsering schodzą do obozu siódmego, gdzie tkwią Merkl i Welsenbach. Niestety ten ostatni umiera 13 lipca. Następnego dnia Merkl, Tsering i Gajlaj zaczynają zejście, walcząc wytrwale o życie. Merkl i Gajlaj byli jednak tak osłabieni, że potrafili przejść tylko 2-3 kroki i padali na śnieg. Od wielu dni nic nie jedli, a ostatni ciepły posiłek spożyli 10 dni wcześniej. Wycieńczeni, nie mając sił, postanawiają poczekać na pomoc, którą ma wezwać Tsering. Jednak huragan nie pozwala pozostałym wspinaczom dojść tak wysoko. Podczas zejścia ginie 9 osób. Do czasu wybuchu II wojny światowej nazistowskim Niemcom nie udało się zdobyć szczytu Nanga Parbat, a w wyniku nieudanych prób życie straciło 10 ich rodaków, Austriak i 16 szerpów. Zanim pierwszy człowiek w 1953 roku zdobył wreszcie wierzchołek góry Mordercy, na jej zboczach zginęło aż 31 wspinaczy. Wciąż żywy w naszej pamięci jest obraz jej ostatniej ofiary, Polaka Tomasza Mackiewicza. Ogółem na Nanga Parbat życie straciły 83 osoby. Dramatyzmu tym tragediom dodaje fakt, iż 11 z nich zostało zamordowanych podczas zamachu terrorystycznego w bazie pod górą w 2013 roku. Należy także wspomnieć, jeśli chodzi o Polaków, że poza Mackiewiczem na tej górze stracił życie partner Jerzego Kukuczki, Piotr Kalmus. Jeśli chcesz poznać inne niesamowite historie związane z Nangą Parbat, daj o tym znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie materiału, miło mi będzie, jeśli zostawisz łapkę w górę, a także zasubskrybujesz kanał, by dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z tej serii. Do zobaczenia w kolejnym materiale.